Poglądy i osądy. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry państwu. Przed chwilą dowiedzieliśmy się, że mamy na Opolszczyźnie ponad 14 tysięcy pracujących Ukraińców, tych z zezwoleniem na pracę. A ilu mamy ich w ogóle? Myślę, że w okolicach 16 tysięcy. 000... To, co możemy oszacować z zezwoleń wydawanych przez wojewodę, z zezwoleń pobytowych i z zezwoleń na pracę, no i oświadczeń rejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Czyli do pracowników dochodzą jeszcze studenci, a ostatnio także uczniowie no, tak. szkół ponadgimnazjalnych. Ponadgimnazjalnych, oczywiście, myślimy, że to jest w okolicach jakichś 600 osób, myślimy, że na uczelniach jest w okolicach 400-500 i pozostałe to są te szkoły policealne. To głównie powiat kurz zdaje się, eksperymentuje w Obecnie, tym tak, obecnie to są szkoły nawet. Gimnazjalna to jest szkoła i ponadgimnazjalna w Kluczborku. W okolicach 140 obywateli Ukrainy przyjechało. Mamy kontakt cały czas i z panią dyrektor ze szkoły, bo tam przyjechały osoby też niepełnoletnie, więc procedura będzie troszeczkę inna niż dla pozostałych uczniów, ale wszystko, myślę, będzie na dobrej drodze. Wspomniała pani o tych pozwoleniach na pracę, ale także pozwoleniach pobytowych. O czym to się różni? Zezwolenie na pracę w Urzędzie Wojewódzkim, czyli wojewoda je wydaje, jest wydawane dla pracodawcy. Który na... chce mieć taki pracownik? Tak. Natomiast zezwolenie na pobyt wydawane jest dla cudzoziemca i wnioskuje o nie cudzoziemiec. I są zezwolenia pobytowe również i w związku z pracą, i w związku ze studiami, i z innymi okolicznościami, i dla małżonków obywateli polskich, dla naukowców. Ale również mamy zezwolenia na pobyt stały wydawane. I tutaj również dla małżonków oddali polskich, dla dzieci, tych osób już cudzoziemców, którzy zamieszkują na terenie Polski, ale również najwięcej jest osób z kartami Polaka. Karta Polaka jak można dostać kartę Polaka? To jest taka procedura dla osób, które mają polskie pochodzenie. Tak. I kartę Polaka uzyskuje się w konsulacie, czyli wniosek składany jest do konsula w miejscu swojego pobytu, w swoim kraju, czyli na przykład na terenie Ukrainy jest jednak wydawanych w na ponad 90% tych kart Polaka i tam procedurę tą prowadzi konsul jest egzamin z języka polskiego, z wiadomości o historii polskiej, z tradycji, zwyczajów. I później taka osoba otrzymuje tą kartę Polaka. Kartę Polaka nie tylko można uzyskać ze względu na polskie pochodzenie, ale również ze względu na działalność w polskich organizacjach na terenie Ukrainy. I również część osób z tego powodu uzyskuje tą kartę Polaka. I mając taką, taki dokument cudzoziemcy mają wiele przywilejów na terenie Polski. Głównym myślę jest... To, że mogą od razu złożyć wniosek na pobyt stały bez przejścia procedury pobytu czasowego. I konsekwencją tego pobytu stałego może być wystąpienie także o obywatelstwo. Tak. Tak, albo do prezydenta, albo do wojewody o uznanie za obywatela polskiego i tak też czynią w dużej liczbie te osoby uzyskujące zezwolenie na pobyt stały w związku z polskim pochodzeniem. Jak dużej liczbie? W tym roku jest to ponad 60 osób. Ale w każdym największa taka liczba była w 2012 roku, kiedy zmieniła się ustawa o obywatelstwie polskim. Teraz ona z roku na rok troszeczkę maleje, ale myślę, że karta Polaka, ponieważ jest nowy projekt ustawy, która wejdzie w życie od 1 stycznia, która da kolejne przywileje dla posiadaczy kart Polaka, to myślimy, że ta liczba znowuż później wzrosła. No bo tu trzeba przypomnieć, że Polaków z Ukrainy czy Ukraińców z polskim pochodzeniem nie obejmują te procedury repatriacyjne? Nie. Repatriacja jest tylko dla osób z azjatyckiej części byłego Związku Radzieckiego, a karta Polaka rzeczywiście tutaj wydawana jest częściej dla obywateli Ukrainy, którzy niestety nie są obejmowani procedurą repatriacyjną. A nie są, bo zdaje się, były takie powojenne umowy między no jeszcze tak. tą komunistyczną Republiką Ukraińską tak. a PRL-em. I nie ma umowy między Polską a Ukrainą. No to wygląda na to, że ta karta Polaka to jest taka szybsza droga do tego, żeby przyjechać do Polski i tak. się osiedlić. Tak, bardzo, bardzo szybka. Tak jak już powiedziałam, po przyjeździe do Polski taki cudzoziemiec posiadający kartę Polaka od razu składa wniosek na pobyt stały. Procedura trwa w okolicach dwóch, trzech miesięcy i uzyskuje stały pobyt w Polsce, a później ma otwartą drogę do obywatelstwa polskiego. Ukraińcy zostają u nas czy wyjeżdżają na Zachód? Yy, większa część zostaje, Jednak. ale oczywiście zdarzają się takie osoby. Yy, karta pobytu wydawana, czy to dla yy, studentów, yy, czy też dla innych osób pracujących w Polsce, daje im przepustkę podróżowania po yy, układzie Schengen. No i niektórzy cudzoziemcy z tego korzystają. No, można powiedzieć, że to taka migracja zarobkowa po tak, prostu. Tak, Jadą oczywiście. tam, gdzie można zarobić tak, tak. Yy, więcej. To jest migracja ekonomiczna w większości przypadków, jak najbardziej tak. A jak to wygląda w skali kraju? No my jesteśmy małym województwem, te kilkanaście my tysięcy już robi nie, wrażenie. Tak, tak, my jesteśmy niewielkim województwem, yy, ale oczywiście jeżeli chodzi o te ogromne województwa, yy, to jest na przykład Dolnośląsk czy, czy Warszawa, to oni wydają po kilkadziesiąt tysięcy decyzji rocznie. Czyli to mówienie o tym, że być może milion Ukraińców w tej chwili jest w Polsce, to jest to prawdopodobna liczba. Tak, prawdopodobna liczba, liczba tak. A proszę mi powiedzieć, czy odnotowujemy jakieś incydenty? No, Polacy różnie podchodzą do obcokrajowców, chociaż tu jest pewna bliskość nie, kulturowa. Ja myślę, że, Mówi się, że tak. oni nie są jakby trudnymi imigrantami. Nie, ja myślę, że znaczy jeżeli chodzi w ogóle o Polszczyznę, tutaj raczej incydenty nie zdarzają się, a już na pewno nie związane z obywatelami Ukrainy. To są cudzoziemcy naprawdę bardzo blisko kulturowo y, nam. Znający niejednokrotnie bardzo dobrze język polski, i myślę, że wielokrotnie zdarza się tak, że czasami coraz częściej spotykamy ich na ulicach, w sklepach, szkołach i mamy problem z, z rozróżnieniem tego, czy to na pewno jest cudzoziemiec, bo oni bardzo dobrze posługują się językiem polskim. No chyba, że mają nieco inny akcent. To wtedy Troszeczkę, ale nawet są takie osoby, w których, w których byśmy tego nie wyczuli. I wygląda na to, że ten trend się utrzyma. Myślę, że będzie to tendencja nawet wzrastająca. Z roku na rok tak jest. Ja tak podam może dla przykładu, jeżeli chodzi na przykład o zezwolenia na pracę, to myślę, że w tym roku osiągniemy liczbę w okolicach 2,5 tysiąca. Dla pracodawców. W, dla pracodawców, gdzie w zeszłym roku była to liczba 1300 zezwoleń wydanych Z, dla obywateli, dla cudzoziemców, w większości obywateli więcej. Ukrainy. Dwa razy więcej. No tak. i będziemy się musieli chyba do tego trendu przyzwyczaić. Naszym gościem była dzisiaj Anna Bartoszek, o Polski Urząd Wojewódzki. Bardzo dziękuję za Dziękuję za bardzo Państwu poglądy i osądy.